Przestanie mieszkanie po głos w wyborach. Wraca temat dostępności mieszkania. Partie polityczne obiecują kolejne programy wsparcia. W poniedziałek Adrian Zandberg w Chorzowie tłumaczył, dlaczego Lewica będzie chciała przeznaczyć 1% PKB na budowanie mieszkań przez samorządy. Chcemy zwiększyć podaż mieszkań. Chcemy dać samorządom realne finansowe narzędzia do tego, żeby budowały osiedla dostępne dla zwykłych ludzi. Z regulowanym czynszem. Takie, w których jest bezpieczny, stabilny dach nad głową dla przeciętnego Kowalskiego, dla przeciętnej Kowalskiej. Takie, w której ludzie nie muszą bać się tego, że na koniec miesiąca ktoś im powie, że mają się ze swojego mieszkania wyprowadzić, ale zarazem takie, które zostają we własności publicznej. Tak jak to działa w Wiedniu, tak jak to działa w wielu innych miastach na świecie. Choć nie razem, a raczej osobno Lewica i PO wystartują w wyborach, to sprawę dostępności mieszkań te partie podnoszą jednakowo mocno. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział kilka dni temu, że jeśli PO wygra wybory, wprowadzi nieoprocentowane kredyty hipoteczne i będzie dopłacać do najmu mieszkań. Jeśli wygramy i wprowadzimy program kredyt 0%, to nie będzie się płaciło te 4200 za to wymarzone mieszkanie 65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału, a więc nie tych niekończących się odsetek, tylko będzie malał po prostu realnie dług wobec banku. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość proponuje kredyt hipoteczny z bardzo niskim oprocentowaniem, bo zaledwie 2%. Młodzi ludzie mają ulgi, będą mieli jeszcze większe. Natomiast ten program, który proponuje Platforma Obywatelska, by nie płacić w ogóle odsetek od kredytów, no to jest finansowanie de facto banków, bo ktoś tym bankom te pieniądze będzie musiał zapłacić po to, żeby banki mogły funkcjonować. Tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni, aby nie rozregulować rynku, aby nie postępować wbrew prawom ekonomii. Ale oprócz programów w wyborach liczyć się też będzie strategia. Kto i z jakiego miejsca wystartuje w wyborach parlamentarnych w województwie śląskim, jeszcze nie wiemy. Trwa już dyskusja, kto będzie jedynką na poszczególnych listach w regionie. Między innymi, czy podobnie jak w poprzednich wyborach, z Katowic wystartuje Mateusz Morawiecki. To z tej perspektywy ubiegłych wyborów, kiedy to rzeczywiście był rodzaj niespodzianki, ale zarazem klasyczna metoda na spadochroniarza, teraz to już jest mniejszą sensacją i niespodzianką. No, ciągle mamy tą regułę i prawo, powiedzielibyśmy wyborcze, to znaczy kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w całej Polsce. Tutaj jakby jest po Mazowieckim najwięcej głosów do wzięcia. Ale partia, która głosy weźmie, musi pamiętać, że najpierw przekonać trzeba wyborców, dlatego karuzela wyborczych obietnic się rozkręca. Z tej wieży już od lat nikt nie skakał. Teraz również tego nie polecamy. Jednak za półtora roku fala ma dostać drugie życie. Tak dzisiaj wygląda kompleks otwarty w latach 60., a tak ma mniej więcej wyglądać nowa fala. Na terenie nowego kąpieliska znajdą się m.in. dwa wodne place zabaw, dzika rzeka i wodny taras z widokiem na park. Najdłuższa zjeżdżalnia będzie miała 100 metrów długości. Nie może zabraknąć oczywiście basenu z falą i charakterystycznej wieży do skoków. Będą oprócz tego trzy budynki takie kubaturowe, różnej wielkości. Jeden wejściowy, gdzie tam się mieści kasy, sklep jakiś prawdopodobnie, gastronomia, która będzie też dostępna dla zwiedzających z parku. Dzisiaj podpisana została umowa na budowę nowej, starej atrakcji w Parku Śląskim. Lokalizacja fali zostanie bez zmian. Te miejsce, które było niegdyś falą, żeby zostało na swoim historycznym miejscu. Jednak autem do nowego kąpieliska goście nie dojadą, bo na wybudowanie parkingu wewnątrz parku nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planujemy oczywiście zorganizować dojazd do fali. Jednym z elementów samego projektu miejskiego Jessica jest zakup transportu niskoemisyjnego, ekologicznego w rzeczywistości. Pierwszym z etapów będzie zakup meleksów wieloosobowych, które na pewno będą elementem, który pozwoli na dowóz ludzi. Odbudowa fali od początku miała być kosztowna. Szacowano, że na ten cel trzeba będzie przeznaczyć około 60 milionów złotych. Okazało się, że kąpielisko będzie dwa razy droższe.
Można znaleźć słuszne wnioski, że tak, faktycznie jest przeszacowana, tak, faktycznie nie będzie całoroczna, ale z drugiej strony takiego miejsca na naszej mapie brakuje. Z drugiej strony takiego miejsca brakuje od lat i pamiętam te protesty, jak fala była zamykana z uwagi właśnie na to, że ta infrastruktura technologiczna była już za słaba, żeby to wytrzymać. Cała inwestycja ma kosztować 135 milionów złotych. Fala powinna być gotowa już po przyszłorocznym sezonie letnim we wrześniu 2024 roku. Irys reticulata. To są takie drobne irysy, bardzo wczesnowiosenne. Do astronomicznej wiosny już tylko 2 tygodnie, a pogoda zdaje się nie przestawać zaskakiwać. Po określanym przez synoptyków rekordowym pod względem wysokich temperatur styczniu, marzec przyniósł znaczące ochłodzenie. I choć w poniedziałek jeszcze w wielu miejscach w regionie widać zalegający śnieg, są zakątki, w których wiosna śmiało się już przebija. I tak na przykład jej pierwsze oznaki to krokusy. Drugim takim gatunkiem z rodziny ranunculaceae są ranniki, które u nas już w lutym też zaznaczają swoją obecność. Na początku czynią to dosyć nieporadnie, bo takie małe, żółte główki kwiatów dopiero wychodzą. Teraz prawdopodobnie jak przejdziemy na rabatę, to będziemy mogli zaobserwować już, dzisiaj nie ma słońca, więc nie będą w pełnej krasie, ale już na pewno będą się meldować w takiej dużej, zwartej dosyć kępie. O tym, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, wiadomo powszechnie, jednak obecność pierwszych bocianów w gniazdach świadczy o zbliżającym się przedwiośniu. Potwierdzają to ornitolodzy, którzy wskazują, że na wyczekiwaną zbliżającą się wiosnę reaguje również ptactwo. To za sprawą wyżej położonego słońca i dłuższego dnia. W związku z tym ptaki też zaczynają się odzywać intensywnie, zaczynają już śpiewać o poranku, czasami nawet wieczorem, więc na pewno w pierwszej kolejności zareagują te ptaki, które u nas spędzały zimę. Są to w głównej mierze sikory, kowaliki, dzięcioły. Można też powiedzieć, że sowy już dość mocno odczuły wiosnę, ponieważ już się rozmnażają, a niektóre puszczyki nawet już mają młode. Natomiast co do bocianów, powoli do nas wracają. Niestety, jak to w przyrodzie, równowaga musi być zachowana. Flora i fauna swoje, a klimat swoje, stąd na wyższe temperatury trzeba jeszcze poczekać. Marzec to taki miesiąc, w którym pod względem temperatur można spodziewać się absolutnie wszystkiego. Możemy spodziewać się zarówno deszczu ze śniegiem, a może nawet śnieg nas zaskoczy, więc jeszcze nie chowajmy tych kurtek, jeszcze nie chowajmy płaszczy, bo one się mogą przydać. Takie dni ładniejsze, słoneczne również się będą przydarzać, więc miejmy tego świadomość, ale ta temperatura to jeszcze nie będzie to, na co czekamy. Bo przecież w marcu jak w garncu, co pokazała weekendowa aura. Astronomiczna wiosna w tym roku przypada na 20 marca. Rozkręcają się prace na stadionie lekkoatletycznym w Sosnowcu. Wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku obiekt będzie miał tak jak do tej pory 6-torową bieżnię o długości 400 metrów. Jednak teraz zyska atest Polskiego Związku Lekkoatletycznego. To obiekt, który przechodził remonty w 2005 i 2009 roku, ale jest mocno użytkowany i ta nawierzchnia tartanowa zwyczajnie się już zniszczyła. Stąd też ta wymiana. To będzie oczywiście najwyższy koszt. Jeśli chodzi o ten remont, dodatkowo wybudujemy także miejsce do skoków z wyż, skoku o tyczce, przebudujemy także rzutnię do rzutu młotem, bieżnię do skoku w dal. Choć umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie zeszłego roku, to dopiero od niedawna widać większy ruch na placu budowy. Powodem była niesprzyjająca pogoda. Teraz prace mają już nabrać tempa. W granicach 80% robót rozbiórkowych mamy wykonane i z uwagi na aurę te prace rozbiórkowe potrwają jeszcze, myślę, kilka tygodni. Na nie nałożą się, bo już pomału wchodzą roboty instalacyjne. Dopiero później wyłaniać się będzie obraz tego docelowego obiektu, czyli prace zasadnicze związane z wykonaniem podbudowy. No i już w takiej zaawansowanej wiosnie, myślę, to będzie maj, czerwiec, wtedy będą realizowane dopiero powierzchnie z natrysku poliuretanowego. Jeszcze w tym roku jedyny taki obiekt w Sosnowcu ma zostać ponownie otwarty. Inwestycja powinna być gotowa do końca sierpnia. Jej koszt to około 10 milionów złotych, a 1/4 tej kwoty pochodzi z rządowego dofinansowania.
Mieszkańcy Katowic mogą zdecydować, kto zostanie upamiętniony w galerii artystycznej. W tegorocznym głosowaniu wybierać mogą spośród 11 osób. Są to Urszula Brol, Tadeusz Wincenty Dobrowolski, Grzegorz Fittelberg, Tomasz Jura, Tadeusz Michejda, Jerzy Stanisław Milian, Feliks Nec, Franciszek Pieczka, Erwin Sówka, Bolesław Szabelski i Andrzej Szewczyk. Zwyczajowo głosujemy do końca marca. Pod koniec kwietnia poznamy tą osobę, która zostanie uhonorowana właśnie po piersiem w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. Uroczyste odsłonięcie, podobnie jak w latach poprzednich, to miało miejsce, nastąpi we wrześniu przy okazji urodzin miasta Katowice. W ubiegłym roku tak uhonorowana została Krystyna Bochenek, w poprzednich latach Kazimierz Kuc, Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda Gracz. Ale nie tylko, bo są tu też m.in. Antoni Halor, Wojciech Kilar, Teofilo Ciepka czy Jan Kyks-Skrzek. Spośród trzech postaci, które uzyskają największą liczbę głosów, prezydent Katowic wybierze jedną, której po piersie znajdzie się w galerii.